Witam serdecznie, Piotr Nisztor, zapraszam na rozmowę ściśle jawną. Dziś moim Państwa gościem jest Michał Jach, poseł Prawa i Sprawiedliwości, szef Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Dzień dobry Państwu. Panie pośle, gigantyczne zakupy, które mają dozbroić polską armię i pytanie, jakie się pojawia, jak szybko ten zamówiony sprzęt zacznie trafiać na stan polskiej armii, no bo nie jest tajemnicą, że dzisiaj wszyscy chcieliby mieć jak najszybciej i jak najlepsze uzbrojenie. Właśnie w tym gigantycznym kontrakcie, który składa się z iluś tam części, jedną z takich atutów tego zakupu jest właśnie to, że będziemy mieli bardzo szybkie terminy dostawy tego sprzętu w porównaniu oczywiście do możliwości w ogóle zakupu. Dla każdego, kto się zajmuje takimi sprawami, jest oczywiste, że nie ma takiego sprzętu, który chcemy kupić gdzieś w magazynach, czy nie wiem, czy na zapasach. Nie stoi na półce, tak. To trzeba zamawiać. Tym bardziej, że często zamawiający, w tym wypadku Polska, sobie życzy, że samolot ma być wyposażony w to, czołgi mają takie czy nie inne parametry osiągać, poszczególne egzemplarze mogą być różnie wyposażone, więc to dopiero uruchamia się produkcję już po podpisaniu kontraktu. A czołgu się nie buduje jeden dzień, ba. Wiem, że niemiecka fabryka Leopardów KMW, ona tam jest w stanie w tej chwili produkować około 50 czołgów rocznie. Czyli to nie jest tak, że jest fabryka, która uruchomi i w ciągu roku wyprodukuje 1500 czołgów. A co z rakietami? No bo przecież ten system cały, który ma chronić nasze niebo, który ma zestrzeliwać te ewentualne pociski, które byłyby kierowane na nasz kraj, to jest klucz dzisiaj do sukcesu. Jak szybko będziemy w stanie tak uzbroić nasz kraj, abyśmy byli w pełni objęci tarczą, tą, którą ma nam zapewnić system Patriot? No to nie tylko system Patriot, ale ta cała wielowarstwowa obrona przeciwrakietowa i przeciwlotnicza będzie budowana i też w tempie, w moim przekonaniu, imponującym, bo po pierwsze Patrioty już pierwsze załogi są przeszkolone, czekamy, już w przyszłym roku będzie pierwsza bateria, a część z niej już nawet do końca roku ma być dostarczona do Polski. Ten średniego zasięgu będziemy budować i to już się właściwie zaczyna dziać razem z Wielką Brytanią. Najkrótszego zasięgu polskie te pioruny, fabryka w Mesko w Skarżysku zwiększa w przyszłym roku, od przyszłego roku pięciokrotnie moce produkcyjne i to spowoduje, że w ciągu paru lat będziemy mieli naprawdę bardzo pewną, bardzo szczelną obronę przeciwlotniczą. O tym się może tak mniej mówi, bo to nie jest tak spektakularne jak pokazywanie czołgów, samolotów czy artylerii. Ale to jest to, co się okazało, że Ukrainie jest najbardziej potrzebne, jeśli by doszło do ataku na Polskę. Tak, oczywiście. Panie redaktorze, tak, dla mnie to często trudno mi powiedzieć, co jest najważniejsze. Jest wszystko niezwykle istotne. Na Ukrainie, na przykład Ukraina ma doskonały wywiad, no ale nie jest żadną tajemnicą, że to nie jest rozpoznanie ukraińskie. Oni dużo robią, ale to podstawową informację i najwięcej tej szczegółowej, precyzyjnej informacji otrzymują od sojuszników. No właśnie, Władimir Putin straszy, że może zestrzelić satelity. To właśnie są te źródła informacji, które dają na prowadzenia ukraińskiej armii. I tu pytanie, czy w takim razie my jako Polska dzisiaj też nie powinniśmy postawić na to, aby mieć polskiego satelitę? Ale to już są decyzje, że będziemy budować rozpoznanie satelitarne, bo to w tej chwili to nie jest żadne wielkie przedsięwzięcie. Pakistan tylko ma swoje. Jak długo, panie pośle, bo to jest zawsze problem. No, ja pamiętam sprzed kilku lat projekty Wojskowej Akademii Technicznej, które zakładały powstanie takiego polskiego satelity, który miał być właśnie tym elementem bardzo istotnym tego wywiadu naszego, tej wiedzy, którą byśmy zdobywali dzięki tym właśnie możliwościom satelitarnym. Tylko pytanie, jak długo? Czy to jest kwestia 5, 10, 20 lat. No na pewno nie 10.
jest, trudno mi powiedzieć, panie redaktorze, nie potrafię w tej dokładnie odpowiedzieć, ale na pewno to jest kilka lat, nie, raczej mniej niż pięć, niż ponad, bo to jest, pomimo tego, że jesteśmy w sojuszu, mamy, pozyskujemy takie informacje, kupujemy na przykład od Włochów informacje satelitarne, zdjęcia satelitarne, które sami mamy już możliwości obróbki tych zdjęć, żeby wyciągać informacje, które nas interesują. Natomiast no, skoro Pakistan ma rozpoznanie satelitarne, bardzo wiele państw już ma, oczywiście niekoniecznie... Ale Pakistan to akurat jedno z mocarstw nuklearnych. No tak, ale to niekoniecznie to rozpoznanie wykorzystywane tylko do spraw do takiej w kierunku militarnym, ale rozpoznanie satelitarne jest potrzebne w rolnictwie, w geologii. No, praktycznie nie ma dziedzin życia, gdzie nie można by było których nie można byłoby polepszyć dzięki precyzyjnemu rozpoznaniu satelitarnemu. Także to Polska będzie. A to nie jest trochę tak, że przez lata, jak się okazało, mieliśmy budować różnego rodzaju asety, możliwości, które miały nam pomóc właśnie w sytuacji kryzysu, ewentualnego kryzysu, a to się okazało, że te miliony, dziesiątki, setki milionów, takie, które miały iść na przykład na polskiego satelitę, no jak widać, trafiły w błoto. No, zgadzam się, panie redaktorze. No tak jest. No, nie wszystko się udaje. No, mamy wiele sukcesów i gospodarczych, i tych. Natomiast rzeczywiście w Polsce nadal są problemy, i często nawet bardzo duże problemy na tym etapie pomiędzy myślą technologiczną, myślą naukową, a realizacją, wdrożeniem tego w takie komercyjne wykorzystanie, czy w komercyjne zastosowanie ciekawych rozwiązań. Mamy świetnych naukowców, ale brakuje takiego systemu, który by to przekładał na sukcesy już komercyjne. Ale w innych krajach tego nie ma. Tam jest opracowanie technologii i później ta technologia idzie do wdrożenia. No i okazuje się, że na tej podstawie powstaje nowoczesny sprzęt, który my dzisiaj musimy kupić od naszych sojuszników, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Wielkiej Brytanii, a sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić. W którym momencie, w pana ocenie, dojdziemy do tego poziomu, że będziemy w stanie właśnie budować sami technologię i jednocześnie szybko ją wdrażać? Panie redaktorze, pewnie nikt nie potrafi na to odpowiedzieć dokładnie, czy to będzie szybko, czy długo. To nie jest odkrywanie Ameryki, tak? Bo te procedury, tak jak sposoby komercjalizowania osiągnięć naukowych są przećwiczone i wszędzie funkcjonują. U nas jakoś to jest z tym problem. No ale panie dyrektorze, to nie tylko to, o czym mówi ostatnio w tych wszystkich objazdach, spotkaniach pan prezes Kaczyński, mówi, że nie wszystko nam wyszło, jak na przykład to Mieszkanie Plus. Było to zapisane w naszym programie już w 2014 roku i wydawało się, że mamy ludzi, że mamy pomysł, że wiemy, jak to zrobić. No i okazuje się, że niestety nie. No i tutaj widzę, też jest z tym problem. No, wojsko jest w stanie wyasygnować wielkie sumy na wynalazczość, na badania, rozwój technologiczny, jest problem. To panie Bosie, to co w takim razie dzisiaj z rolą Polskiej Grupy Zbrojeniowej, tych wszystkich strategicznych spółek, które wchodzą w skład PGZ-u, na ile one będą w stanie wdrażać te technologie, które przy okazji tych wielkich, gigantycznych zakupów będą do nas napływać? No tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało, że to będzie, że powstaną konsorcja. Konsorcjum polsko-koreańskie i będzie tam czy to cały PGZ, czy będą to podmioty gospodarcze w rodzaju joint venture, ale to raczej konsorcjum, jakby forma mniejsza, że Koreańczycy będą w tym partycypować również w uruchomieniu lub też w ogóle w zarządzaniu tymi spółkami, tak żeby wprowadzić dobre rozwiązania koreańskie. Oni w tym mają naprawdę bardzo dobre doświadczenie. A na ile będziemy w stanie później te technologie wykorzystywać komercyjnie jako Polska, jako polskie spółki? Czy to będzie na tej zasadzie, bo pamiętna chyba jest historia KTO Rosomak, gdzie kupiliśmy sprzęt, te kołowe transportery od fińskiej Patrii, no i okazało się, że
że potem, mimo że my bardzo mocno technologicznie transporter jednak podnieśliśmy jego poziom w wielu aspektach, nie mogliśmy go sprzedawać ze względu na umowy z fińską Patrią. Czy w tej sytuacji będziemy w stanie, jeśli ta nasza technologia pozwoli nam ulepszyć ten system, ulepszyć to uzbrojenie, aby sprzedawać to jako polski sprzęt? Panie redaktorze, pan premier Błaszczak wielokrotnie mówił, że celem oprócz podstawowego wzmocnienia, celem tych kontraktów, tych umów z Koreańczykami jest podstawowe oczywiście wzmocnienie, dozbrojenie polskich sił zbrojnych w nowoczesną broń, ale również możliwość po pierwsze osiągnięcia nowych kompetencji technologicznych w polskim przemyśle zbrojeniowym. I możliwość później ewentualne odsprzedaży, po pierwsze, że ma być również możliwość, że my będziemy mogli wkładać własne rozwiązania technologiczne, ale i będziemy mogli tego również sprzedawać, być eksporterem tego uzbrojenia. Ja mam nadzieję, raczej jestem przekonany, że w kontrakcie będzie to zapisane, bo to musi być w umowie. Z Patrią i Rosomakami, to panie redaktorze, pan się tym interesuje i pan pewnie pamięta te bardzo negatywne oceny tego kontraktu przez NIK. No, to było zamówienie jeszcze za rządów SLD. No tak. Wiceminister Janusz Zemke, wtedy wiceminister obrony narodowej, to on się tym zajmował. No ale czy my się na tych błędach uczymy? To jest kluczowe pytanie. No mam nadzieję. Poza tym, panie redaktorze, to trudno to nazwać błędami, bo to jest abecadło, że jak wydajemy kupę pieniędzy, tam przecież były takie sprawy, że te wszystkie rozwiązania technologiczne, które nasi konstruktorzy już w Rosomaku wprowadzali, to w pewnym momencie tam doszło do takiej sytuacji, że trzeba było renegocjować umowy jakieś, nawet chyba dodatkowe były, żeby to można było, my musieliśmy im płacić, żeby oni zechcieli te rozwiązania technologiczne przyjąć do siebie, mimo że jakość, wartość bojowa tych wozów wzrosła po tych rozwiązaniach. Także to ja nie myślę, że to były błędy, tylko że to, panie redaktorze, lata 90. pamiętamy, jak to było. No 90., 2000 też różne zakupy. No tak. No ale pytanie jeszcze jedno o eksport naszej, o to jak nasza zbrojeniówka próbuje podbijać zagraniczne rynki. Czy w pana ocenie to, co obecnie od kilku lat dzieje się w polskiej zbrojeniówce, nie jest niepokojące, że nie jesteśmy w stanie, dzisiaj oczywiście trochę sytuacja się zmieniła, bo naszym hitem eksportowym są pioruny. Czy to nie jest trochę tak, że dla takiego dużego kraju jak nasz, 40-milionowego, kluczowego sojusznika NATO, jednak to za mało, że ta nasza zbrojeniówka powinna mieć takich hitów przynajmniej kilkanaście? Oczywiście, to jest dla mnie oczywiste, bo mamy inżynierów, mamy instytuty badawcze, mamy ludzi naprawdę, którzy wymyślają wiele rzeczy, ale ta komercjalizacja, o której mówiłem, tych rozwiązań nowych technologii, w Polsce i to nie tylko w przemyśle zbrojeniowym, ale w ogóle w przemyśle. Polska ze swoim potencjałem intelektualnym powinna naprawdę być państwem, które nie tylko nowoczesne produkty przemysłowe mógłby sprzedawać, ale i również myśl technologiczną. Jestem o tym głęboko przekonany. Panie pośle, to ostatnie pytanie. Ze stanowiska szefa służby kontrwywiadu wojskowego odchodzi generał Maciej Materka. Co to oznacza i czy w tej sytuacji, którą obecnie mamy, to jest dobra decyzja o tym, aby zmienić szefa SKW? Panie redaktorze, była właśnie dyskusja. Ja powiedziałem i powtórzę to. Na taką decyzję nigdy nie ma dobrego czasu. Trzeba się kiedyś zdecydować. Jest to decyzja indywidualna bardzo dobrego szefa, bardzo dobrego, tu mówię bez żadnej kozery, bo zresztą pan się interesuje służbami i pan wie, że SKW funkcjonuje naprawdę bardzo dobrze. To zasługa niewątpliwie jest szefa. Wychował swojego następcę. Mówi, że zrobił wiele.
pewnie chciałby jeszcze jest młody człowiek, chciałby gdzieś się sprawdzić w innym miejscu. Są ludzie, którzy osiągną coś na jednym szczeblu i to cenią sobie i to stanowisko. Musimy postawić kropkę. Faktycznie SKW pod rządami generała Materki osiągnęło bardzo wysoki poziom, chociażby liczba zawiadomień o różnego rodzaju nieprawidłowościach, no i walka z tymi, którzy szkodzą naszej armii, czy próbują przynajmniej. Także zresztą zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był Michał Jach, poseł Prawa i Sprawiedliwości, szef Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Bardzo dziękuję, panie pośle. Dziękuję, do zobaczenia. Ja również kłaniam się nisko, życzę dobrego wieczoru. Do zobaczenia za tydzień.